W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam odrodzenie Imperium Aleksandra Wielkiego oraz sprawdzimy, co by się stało, gdyby została przywrócona wiara we starożytnych greckich bogów. No co by się stało? Nicea! Jest to kraj, którego pewnie większość z Was nie kojarzy i nic w tym dziwnego, bo gram na modyfikacji Antebellum, którą serdecznie Wam polecam. Witam imperialistów, tutaj Lukas. Nicea! Jest to kraj, który ma swoje własne idee raczej nastawione pod kątem militarnym, więc nasze armie zrobią... co spowoduje, że przeciwnicy po prostu zostaną rozgromieni. Nasza forma rządów to militarna dyktatura, a już na drugim poziomie będziemy mogli stworzyć dosłownie greckie Prusy, bo dostajemy mechanikę militaryzacji. Tylko muszę przyznać, że ta tutaj jest mocniejsza. Skoro mamy tak mocny kraj, nic w tym dziwnego, że nasze misje skupiają się głównie na podboju i dominacji dawnego hellenistycznego świata, aż do utworzenia hellańskiego imperium, a kto wie, może i Macedonii Aleksandra Wielkiego. Naszym krajem zarządza koleś z naprawdę przekoksanym tytułem Autokrator, brzmi groźnie i w sumie jest dość średnim władcą. Bonusy ma natomiast losowe. A i uwaga, ta dynastia nie może nam wymrzeć, bo przestajemy korzystać z niceańskiej szkoły militarnej, która daje nam również bardzo fajne bonusy, zwłaszcza po rozwinięciu tego monumentu na maksa. Może na razie nasza armia się nie prezentuje jakoś super, ale pod koniec to będzie... Początkowo na rywali bierzemy kraje, które najlepiej są rywalami Bułgarii, z którą chcemy mieć sojusz jak najszybciej, czyli w tym wypadku na pewno mamy Bizancjum oraz Madziarów, jeżeli możemy na rywalu, no to tylko Bizancjum, a zresztą poczekamy, zobaczymy jak się tutaj sojusze poukładają wokoło. Zresztą też chcemy obrazić Bizancjum na arenie międzynarodowej. Niewiele nam brakuje do mariażu królewskiego z Bułgarią, muszę rozbudować flotę oraz rozbudować armię, czyli zatrudniamy darmową kompanię oraz budujemy kilka galer. Pieniążki się kończą, a jeżeli pieniążki się naprawdę kończą, a macie wciąż ochotę na jakieś gry, no to zapraszam na Enebę. Duża wyprzedaż gier poniżej 50 zł. Ale wróćmy do gry i do Stanów. Bierzemy po każdym punkcie, zabieramy ziemię i skoro planuję bardzo szybko mieć wojny, to reszty rzeczy nie robię. Bo jak mi słusznie zwrócił uwagę Mati w swoim komentarzu, im niższe wpływy danych stanów, tym więcej ziemi koronnej dostaję w wyniku podbojów. Ostatnim przywilejem, który biorę, no to oczywiste pożyczki. I lecimy, proszę państwa. Powołujemy nasze niceańskie legiony, co nam daje już dużo roszczeń. Forteca w Smyrnie jest ostatnim przyczółkiem Imperium w Anatolii. Dzięki niej cesarstwo wciąż nam zagraża i trzyma nas w szachu. Nie mamy jednak armii, by odebrać to ufortyfikowane miasto dla nas, ale może uda nam się przekonać cesarza, by je nam je oddał. Zażądajmy fortecy! Za cenę krótkiego rozejmu z Bizancjum. My i tak mamy kogo atakować. Ha! Zapomniałem o doradcach totalnie. Zatrudniamy na pewno z moralami, przyda nam się tańsze rozwijanie prowincji, a z dyplomatycznych na chwilę weźmiemy pana z dyplomatyczną reputacją, ale wiem, nie stać nas na niego i będę zmieniał na agresywną ekspansję. Mogę o tym zapomnieć, wspomnieć później. Leci mariaż, leci sojusz do Bułgarii, ustanawiam Anzlwy moim rywalem oraz to na północy Akkundnigdze, jakkolwiek się to wymawia, dziwne nazwy, władca na generała, słaby jak nie wiem co, no ale trudno, jakoś sobie z tym damy radę, no i lecimy nasze pierwsze wojny. Nieźle się wbiłem na dwóch widusach, ale i tak chyba pokonamy armię przeciwnika. I tak, to wszystko było przewidziane jak najbardziej, bo teraz druga armia dostanie jeden minus, naprawdę. Czuję się oszukany, ale stakłaj przed. Ciekawe, czy naokoło dojdę do ich armii, bo tutaj jakiś fort mnie odgradza. Nie, nie mogę się ruszyć, nie, nie mogę, bo po co, tylko desant. I czy ja mam większą flotę od bizantyjskiej? Nie, jeszcze jeden okręt. Szturmujemy, ale i tak warto było, bo fort zdobyty. Fight! Fatality. Finish him. Podbijamy oba kraje i tak, wiem, mógłbym tutaj trochę punktów nafarmić, ale wydaje mi się, że Seldżukowie mogliby mieć coś w tym kierunku do powiedzenia i zająć te obszary. Dlatego wolę po prostu zrobić szybszą ekspansję. Jakby co, nadal jeszcze nie rozdaję przywilejów, bo jeszcze czekają nas kolejne wojny. Atakujemy kolejne kraje. No, wreszcie dopadłem ich armię. Raczej ją rozbijemy. Wspaniale! Na pewno komputer się nie spodziewa, że wezmę to przejście. Odcinamy dosyłanie posiłków. Lecimy z okupacją kraju.
bizantyjscy uchodźcy raczej wolę ich przyjąć. Zdecydowanie nie, ale to może po wojnie. I na koniec uderzamy w armię Anzlwie, totalnie je rozbijając pod Niceą. A to zostało zdobyć tylko stolicę. Mamy większą flotę od bizantyjskiej, więc raczej bierzemy tą misję. Tym bardziej, że i tak za 2 lata atakujemy Bizancjum. Że wielkie zwycięstwo naszej floty, Boże, jak topimy tego przeciwnika. Ach! Piękna rzeź. Na koniec znowu poszerzamy nasze granice. Seldżukowie w koalicji. Okej. Kogoś to obchodzi? I nadszedł czas na ostatni kraj. No i w pizdu i wylądował. Tak, zapomniałem. Już mamy 24% naszej ziemi. Wiecie co? Ja ją sprzedaję w tym momencie. Więc pamiętajmy, że zeszło mi 10%. Potem znowu odbieram. Nie, bo bunty będą. No ale atakujemy ostatni kraj. Kradniemy grecki ogień od Bizancjum. Mega mocne. I cyk! Znika ostatnich z tych anatolijskich krajów, których możemy tak naprawdę zjeść bez konsekwencji. Sporo ziemi mamy, a w zasadzie to po tiku miesięcznym. No i dopiero teraz lecimy Supremacy over the Crown dla szlachty oraz tańszymi doradcami i patriarchatem. What the fuck? Oraz klerykalnymi ministrami dla kleru, a tańszych doradców tym razem biorę wszędzie. Morea ogłosiła niepodległość od Bizancjum i w sumie rozwiążmy jeszcze naszą armię najemną, bo za chwilę będziemy mogli zatrudnić tą większą, jak się tylko odnowi. A co tu się stało? A już myślałem, że zobaczymy niebieską Francję. Co tu się dzieje w tej Andaluzji? Czemu ona się rozpada? Oszukali mnie! Czemu to się zmniejszyło? Nic to, czas przejść przez Cieśninę oraz dokonać inwazji na Konstantynopol. Nie, Serbii nie wzywamy osobno. W sumie turecka kultura niech się stanie naszą kulturą i sprawdzę, co się stanie, jak ją uczynię naszą główną kulturą. Lol, mogę odtworzyć Mongol Empire? Co? O, renesans w Konstantynopolu się odpalił. Zapomniałem, że taki jest na tej modyfikacji. Konstantynopol padł i przebijamy się dalej. Chyba zaraz będę musiał Bułgarię tak czy siak wołać do tej wojny, bo jakoś tak niepokojąco blisko się pozycjonuje granic bizantyjskich, więc wezwę ich do tej wojny. Pięknie topi nasza flota, pięknie. Boy. Lol, Rodos jest bizantyjskie? Jak? Ja dostanę te bonusy? Ja, muszę trochę kończyć wcześniej tą wojnę niż planowałem, ale Konstantynopol jest nasz i od razu jesteśmy Great Powerem, czyli w zasadzie w ciągu 12 lat od malutkiego kraju w Anatolii zmieniliśmy się więc w najpotężniejszych krajów na świecie. Tak, turniej w samą porę. Potrzebuję też jakichś sojuszników lepszych, więc możliwe, że Sycylia będzie naszym sojusznikiem. Demetrios, no dobra, też średni władca, ale niech będzie. Niech dynastia nam przetrwa. Ej, tutaj w ogóle kultury inaczej wyglądają. Teraz to dopiero zauważyłem. Zajmijmy się też autonomią w naszym kraju. Pamiętaj, imperialisto, autonomia to twój wróg. Pierwsza reforma rządów? Militaryzacja! Trochę to zaboli, ale ja zarabiam! Nicea wygląda coraz lepiej. Trzeba zająć się troszeczkę rozwojem naszego kraju, bo zebrałem dużo punktów, dlatego bierzemy odpowiednią ikonę, sprzedajemy ziemię, przy okazji wpadł mi kolejny bonus, wszędzie odpalam edykty na rozwój, wprowadzamy renesans i Chorwację atakuje o upokorzenie przy pomocy sojuszników. No i pięknie, mamy bardzo dużo prowincji, które możemy rozwijać. Oczywiście zaczynamy od najtańszych i po punkcikach i lecimy z upokorzeniem, co jest dobre, bo zbliża nas to do odpalenia złotej ery. I wygląda na to, że naszym kolejnym rywalem będzie Wenecja. Ma trochę większą marynarkę, musimy ją rozbudować. 10 galer, a jak się zrobią, to zbudujemy ciężki okręt dowodzenia. Wiedziałem, że o kimś zapomniałem. Pierwsze idee, które biorę, no to oczywiście profesjonalna armia, skoro mamy... Postawmy trochę budynków produkcyjnych, bo mamy gdzie je budować. Na tron wszedł mi mój młody władca i dobrze, bo teraz mogę przeprowadzić misję Upadek Konstantynopola. Oprócz tego, że właśnie mi ora cały Konstantynopol, daje bonusy dla armii naszej, póki nasz władca żyje. I co ja tu dalej mam zrobić? Okej, chyba koniec sojuszu bułgarskiego, ale to po wojnie z Wenecją. Bo jak widzicie, nasze armie są gotowe, flota jest też chyba gotowa, chociaż ja tak zawsze mówię przed konfliktem z Wenecją, a potem mi topią całą flotę. Zobaczmy, z czym to się je. Zdobędziemy Lesbos dla nas i myślę, że dopiero za chwilę wezwę sojuszników. Oj, zdecydowanie chcę agresywną ekspansję mniejszą. No, flotę transportową to im zatopiłem. O tak, tradycja armii jak najbardziej. Dobra, większość terytoriów na Bałkanach okupujemy, więc wzywamy Bułgarię oraz Sycylię. Czemuż by nie? Kierujemy się teraz ku Regusie i okolicach. Chociaż mam wrażenie, że chyba zdobyłem już dominację morską. Rodo spadło, czas na Kretę. Czas stłumić bunt, bo je przegapiłem. No to może wejdźmy w kontrolę patriarchatu.
I czego ja się bałem? Moja flota totalnie rządzi i topi. Teraz jacyś rzymscy uchodźcy? Co? A bo Rzym padł. Okej, okay. I w sumie helenistyczny renesans też mi pasuje. Mamy też bardzo fajną misję na to coś. Totalnie nie wiem, co to znaczy. I to do końca gry nam daje bonusy. Wrońska flota. A co to takiego? No i zdobywamy sporo, ale jeszcze nie wszystko. Nie mieliśmy nawet aż tak dużych strat. Nie to, co wenecka flota. Trzeba odbudować grecką wieś. Tak odbudowałem, że troszeczkę przegiąłem. No to palimy. Dokańczamy sprawę Bizancjum. Kara za desant dla naszej armii to i tak nic wielkiego. Wykorzystajmy nasze relacje. Niech Bułgaria zerwie sojusz z Sycylią. My ogłośmy Bułgarię naszym nowym rywalem. No i niech dodatkowo Sycylia pogorszy swoje relacje z Bułgarią. Geopolityka dla zaawansowanych. Chyba się wkurzyli. No już któż by się spodziewał? Nasza militaryzacja ma się całkiem nieźle. Leci sobie powoli, na razie na nią punktów nie wydaje, chociaż możemy to przyspieszyć. Drugie rozwinięcie, biorę raczej idee handlowe, mogę o tym zapomnieć potem. Here comes the money! No to atakujemy. I chyba samodzielnie. No to bijemy dużą bułgarską armię wraz z sojusznikami. Totalnie ich miażdżymy jakościowo. Zdowołujmy skórę. Nie aż tak dobrze. No to troszeczkę zabieramy, plus dość dużo pieniędzy warto jest zabrać stolicę Bułgarii, bo ona jeszcze bardziej wzmocni nasz handel. Ale nie była to jakaś super trudna wojna. Czekajcie, co to jest? Czemu to kosztuje darmo? Jak darmo, to ja bierę! To zwycięstwo prowadzi nas do zabezpieczenia Grecji i do dalszych roszczeń, no, na Bałkanach. Kolejna wojna z Bułgarią się szykuje. No ale jednocześnie możemy wygnać Włochów. A to jest jakiś dobry pan? No, raczej tani to nie jest. Wreszcie mam sądy, więc na pewno je chcę wszędzie zbudować, bo one nieźle zwiększają możliwości zarządzania naszym państwem. Wybierz nową stolicę. Zobaczmy. Przenosimy do Konstantynopolu. No, wygląda to ciekawie, ale powiem szczerze, że chyba Konstantynopol będzie najlepszą stolicą. Najlepsze dobro, centrum handlu, więc tam się przenosimy. Odpalmy też już złotą erę. Możemy rozwijać oczywiście nasze idee potajności dzięki temu, a przyda nam się jeszcze to w nadchodzących wojnach, które nie będą dość łatwe. No to postąpmy z dalszą militaryzacją naszego kraju. No to lecimy teraz parę łatwych wojenek, taka jedna z Wenecją na przykład, która nie odbudowała swojej floty, ale nasza się znacząco powiększyła. Co nam mogła dać Wenecja, to dała, a my przystępujemy do dalszej militaryzacji naszego kraju. Potrzebujemy 10 budynków zwiększających zasoby ludzkie oraz 10 zwiększających limit naszej armii. Takich dowódców to ja rozumiem. No to chyba nadszedł czas dokopać Bułgarii jeszcze raz, ale nasze armie są już tak potężne, że raczej polecimy bez większego problemu, bez sojuszników. Słusznie zauważyliście, nadchodzi większy konflikt. No come on, czemu te forty nie padają? Łatwa wojenka, dodatkowo wpada nam kopalnia złota. No i z sukcesem kontynuujemy militaryzację naszego kraju i zobaczcie, jakie to jest mocne. Za każdym razem mamy 20% szans na zwiększenie poziomu developmentu w naszym kraju, kiedy coś zwiększamy. Nadszedł wreszcie czas utworzenie helenistycznego imperium. Stajemy się imperium, zmieniamy nazwę i idee dostają niezłego boosta. Chociaż już nie jesteśmy tacy żółci, ale ładny niebieski napis. I teraz mamy dwa kierunki dalszej ekspansji. Jeden to oczywiście inwazja Sycylii, co szczerze mówiąc za bardzo nie jest mi na rękę, bo ani handlu tu nie będę zbierał, ani nic. A drugi, ciekawszy, no to podbicie reszty Anatolii i dalsze podbijanie w kierunku bogatej Persji. To wygląda chyba jako lepszy plan. Tym bardziej, że Seldżukowie są czymś zajęci, ich armie są mizerne, więc czas najwyższy ich najechać. Serio, ten kraj ma tylko dwie fortece? Uwielbiam wbijać się na czarnej fladze w przeciwnika, tylko wtedy nie uciekają przede mną. Oh my god! Wreszcie! Ale jakim kosztem? No ale dobra, wszyscy wiemy, że chcemy narodzin i powrotu religii hellenistycznej. Przy okazji musimy zmienić formę rządów, czyli tańsze idee. Ewentualnie potem możemy zmienić na absolutyzm. O fuck, jakie to złe, jakie to złe. Zaczynamy od największych prowincji z Unity. Coś czuję, że Nizaryt może na razie spać spokojnie. Ale co ma ta religia? Tolerancję, koszty idei oraz jakieś własne wybory? W Zeusa, szok, national unrest, Poseidon, galerki, morale, Demeter, produkcja, koszty developmentu zmniejszone, Ares, morale i shock damage received, Hera, dyplomatyczna reputacja, poprawienie relacji, Apollo, szkoda,
szkoda wspominać. Ogólnie prawosławie jest lepsze, ale tak czy siak, no wiecie, kampania dla beki. Pytanie, jak często mogę to zmieniać? Okej, co śmierć władcy? Mam odpowiedź. No to cofamy nasze armie z regionu Seldżuków do nas. Potrzebujemy bronić naszego kraju przed tymi złymi buntami prawosławnymi. Ale myślę, że na razie bardzo przyda się nam stabilizacja naszego kraju, więc za Zeusa. Ale ogólnie co do zasady, to raczej będę szedł w moralki pod wybór jakiejś tej mojej doktryny do toczenia wojny. Bunty stłumione. Gdzie moje centrum nawracania prowincji? Ja je chcę. No tak czy siak, wojna z liceum zakończyła się dużym sukcesem, ale za dużo nie wziąłem. Zmiana religii jednak kosztowała mnie całą moją gospodarkę. Musimy z tym sobie poradzić. Możliwe, że lepszym wyborem było wybranie idei humanistycznych, tylko jak tak wszystko sobie liczę, to za cholerę mi tolerancji by nie starczyło. Wyszedłbym na jakiś plus jeden, a potrzebujemy minimum plus dwa. Ale dobra, mamy wytrenowane armię, prawie, co nam daje niezłe bonusy podczas walki. Generałów też mamy całkiem okej, chociaż przy takim armii tradycznym spodziewałbym się lepszych, ale naprawdę wydałem 500 punktów i to są najlepsi. Odpalmy forty. I chciałem powiedzieć, zaatakujmy Nizarida, ale brakuje mi Cassius Belli. No to już mamy, naszym celem będą ziemie Syrii. Raczej Sycylii nie będę jako tako potrzebował, ale weźmy ją do pomocy. Mam lekką przewagę, ale mi się wydaje, że jakościowo jednak będę miażdżył Nizarida. Przynajmniej taką mam nadzieję. Nasze armie kierujmy od razu do Anatolii. W sumie powinien już tutaj być wcześniej. Flotę wojenną też powinienem odmodbulować wcześniej. Trudno. A handlówka pływa wokół Krymu, więc na razie niech sobie tam będzie. Armie ruszają najpierw w kierunku Aleppo i trzymam je razem do momentu zauważenia okazji i przetestowania naszego wojska. No jednak nie miałem aż takiej przewagi, jak się spodziewałem. Niemniej to bitwę wygrałem, ale jednak straty miałem. Musiałem też cofać moje armię co jakiś czas do tłumienia buntów wewnętrznych, jednak niespójność religijna boli. Po upadku Aleppo moje armię dalej skierowałem w kierunku Iraku, Iranu i przechwytywałem mniejsze staki nizarickie. Jednocześnie u wybrzeży Aleppo moja flota dosłownie spaliła nizaricką. A po pewnym czasie przybył nasz sycylijski sojusznik. I w zasadzie wykonywał robotę drugiego, trzeciego rzutu, zajmował obszary niewymagające oblegania fortec. Wykorzystując to, po prostu wysłałem moje wojska w kierunku stolicy Nizarida. Spowodowało to, że rozdzieliły się i zostały po kolei rozgromione przez jego falę armii. Pomścimy jakąś bitwę, o której, jeżeli chcecie, możecie przeczytać w tym momencie. Wow! Mamy 100 punktów Army Tradition, więc nie musimy czekać z wykonaniem tej misji. Dostajemy kolejne roszczenia terytorialne. Bym powiedział, że nawet dość spore. Ale roszczenia roszczeniami, ja niestety muszę dalej nacierać i nie jest do końca tak łatwo. O ile jedna armia na jedną armię jest w stanie mi pobić tego Nizarida, to jednak on ma jednak dość zdecydowaną przewagę liczebną. I forty ma bardzo rozrzucone po swoim kraju, więc muszę często oddzielić te moje armie, co powoduje, że przegrywam kolejne bitwy. Też zresztą nie mam armii na moim terytorium, więc wolniej się odnawiają im zasoby ludzkie, przez co znowu przegrywam bitwy. Ostatecznie chciałem uderzyć w kierunku Timbuktu i rozwalić armię Nizarida tam, ale miał więcej w okolicy wojska niż się spodziewałem. Przegrałem kolejną dużą bitwę, więc muszę kończyć tą wojnę. Bierzemy taki paseczek, żeby wypuścić dwóch wasali, Syrię oraz Kwara Kundżulu. Dużo pieniędzy, większość leci do mnie, wojny reparacje, więc to na bank osłabi Nizarida przed przyszłą wojną. Chociaż muszę przyznać, jestem zawiedziony, jakie straty tutaj poniosłem. Wypuszczamy Kwara Kundżulu, jest lepsze od Iraku oraz Syrię. Wow, jaka to fajna decyzja. Od moich wasali biorę, żeby mi przekazywali handel. W przeszłości też zmienię religię, ale dopiero przed odbiciem prowincji. Strata 1/3 armii w sumie rozwiązała moje problemy finansowe. I w tej erze niestety nie widzę nic dla mnie. Szkoda, ale ten przyrost tradycji armii plus 3 rocznie w momencie, kiedy mamy 94. Tylko gdzie ci dobrzy generałowie? Chociaż w sumie dobrych to jebam. Gdzie są ci przekoksani? Same Napoleony powinny mi się tu rodzić. Serio, Murawy. Krucjata przeciwko nam. A ja nawracam w międzyczasie teraz każdy kolejny obszar. Bo tak, odpalam edykt i dopiero wtedy nawracam obszar po obszarze. Wow, pierwszy raz widzę, żeby Rosja powstała na tej modyfikacji. Trzeba to spalić. I widzę, że mój sojusznik nie daje sobie rady beze mnie. Trzeba mu jednak lecieć pomóc. Nie wiem, co się tu dzieje. Co zrekrutuje generała, to od razu mi ginie w pierwszej bitwie. Bijemy Czecha. Czas na kolejne starcie z Nizaridem. Tym razem chcemy podbijać prowincję dla naszych wasalów.
zostali. Sycylię również wezwijmy. Poprzednio się przydała. Staki troszeczkę poprawiłem, ale czy cokolwiek to zmieni? Nie wiem. Kieruję mi się znowu do Anatolii, ale mi to denerwuje i jacy kiepscy generałowie mi się tutaj rolują. No co to ma być? 100%! 100%! Nie widać tego. Jedziemy z nimi, jedziemy z Zaridem. Ładna przewaga. Ale i tak nie jestem zadowolony. Chociaż ta wojna tak czy siak okazała się być dużo łatwiejsza, bo Nizard jeszcze miał wojnę z Persją i jej sojusznikami, więc wywędrował gdzieś daleko do Indii i w zasadzie podbijając co chciałem, fortecy bardzo szybko padały, bardzo szybko dotarłem pod stolicę i udało mi się też bardzo szybko wyjąć drugie wojnie z sojuszników nizaryjskich. Bitew było dość mało, więc nawet nie było co za bardzo pokazać podczas tej wojny. I tuż przed końcem naszej wojny wymuszamy religię na naszych wasalach. Mam nadzieję, że to wystarczy. W traktacie pokojowym bierzemy dla nich dość sporo prowincji. Pieniążków również. I znowu mam większe straty, ale mniejsze niż poprzednio przynajmniej. Aha, no to jednak trzeba będzie poddewować. Ta wojna spowodowała, że jesteśmy prawie najsilniejszym państwem w okolicy, gdyby nie ta Andaluzja. No to co? Lecimy dalej z podbojami aż do Indii. Chociaż muszę przyznać, że napis mam na razie bardzo ładny. Chociaż Macedonia brzmi znacznie lepiej, tylko musiałbym odtworzyć to dziedzictwo. Zachęcam się, drogi widzu, do obejrzenia tego odcinka, którym odtwarzam dziedzictwo Imperium Rzymskiego, ale jednocześnie też Świętego Cesarstwa Rzymskiego.